Arkadia Tczew zainaugurowała rozgrywki Polskiej Ligi Bilardowej. W pierwszej lidze boje o bilardową ekstraklasę toczyć będzie pierwszy zespół kierowany przez Arkadiusza Sząszora. Oprócz tego dwie drużyny Arkadii rywalizują w drugiej lidze. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie Arkadia występowała w bilardowej ekstraklasie i po rocznej debiutanckiej przygodzie wróciła do pierwszej ligi. Skład naszej eksportowej ekipy niewiele się zmienił i jest bardzo młody. Są tczewianie Mateusz Sząszor, Kamil Sząszor, Michał Stojałowski i Krzysztof Szczepański, a dołączył do nich Kacper Konkel. W pierwszej kolejce Arkadia podejmowała Beniaminka, Reslogistik Trójkąt Rzeszów. Od początku spotkanie przebiegało pod dyktando gospodarzy. W pojedynkach indywidualnych szybkie zwycięstwa odnieśli Kamil Sząszor i Kacper Konkel. Przegrał debel Mateusz Sząszor, Michał Stojałowski. Drugi mecz toczył się według podobnego scenariusza. Dwa indywidualne zwycięstwo braci Sząszorów i niepewność w deblu. Rzeszowianie dobrze zaczęli i prowadzili 8-2. Stojałowski i Konkel zaczęli odrabiać straty i były emocje, bo doprowadzili do wyniku 9-9. Ostatnie podejście do stołu mieli bilardziści Arkadii. Wygrali pojedynek deblowy, a cały mecz 5-1, dzięki czemu po pierwszej kolejce zasiedli w fotelu lidera pierwszej ligi. Do rozgrywek w tym sezonie przystąpiły też dwa zespoły Arkadii w drugiej lidze. W pierwszej kolejce Arkadia 2 Tczew przegrała z doświadczonym Maksimusem Bydgoszcz 2-4. Ekipa Arkadia Junior w pierwszej kolejce pauzowała.